I ja oczywiście, Mangowiz, z tej strony kebus, tak jak widzicie po, tytu, po tytule. No co, no, Huxie oddał. E, zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. E, zapraszam Was oczywiście na stronę CSGO Skins Macie darmowe pół dolarka do odebrania, możecie sobie taką skrzyneczkę skarnąć. E, reflink macie w opisie, także polecam sobie no, skorzystać. No, warto po prostu korzystać. Macie również sklep, także polecam. E, oraz na stronę Skins manki gdzie swoje skiny eleganckie wymienicie. E, I tutaj z kodem kebus, lub po prostu z reflinku w opisie również sobie skinki odbierzecie, macie jakieś bonusy, darmowe 5 dolków i 35% do wpłaty, także również mega polecam. Huxi bardzo mocno wystrzelił, ja wspominałem już o tym we wczorajszym odcinku, gdzieś tam, chyba w odcinku związanym ze skrzyniami. No ale Huxi bardzo mocno wystrzelił, zresztą jest to zauważalne po prostu na wykresie, także rzeczywiście Huxi mimo tam wszystkich memów robionych z nim, mimo tego wszystkiego, że gra jak gówno i w ogóle to z tego co widziałem, właśnie ostatnie gry grał nawet nie najgorzej, także jakby trochę, znaczy trochę rozumiem tego mema, trochę nie, ale no to no dobra, niech będzie Także tak, tak się prezentują wykresy, jeżeli ktokolwiek z was ma Huxiego To myślę, że warto go sprzedać, znaczy warto było go już sprzedać wtedy, kiedy powiedziałem na odcinku ze skrzyniami Ale stwierdziłem, że nie będę robił osobnego odcinka na Huxiego Ale stwierdziłem, że chyba jednak warto na Huxiego zrobić osobny odcinek Ktoś tam mnie pytał jeszcze o RMR, to od razu sobie odpowiem w tym odcinku Nie będę się rozbijał na, na parę, chyba to był Fnatic, z tego co pamiętam ktoś pytał czy czy opłaca się inwestować w Fnatic z RMR-a No to od razu Ci odpowiadam, że chyba to była wersja Holo, z tego co, co, się, co pamiętam. Fnatic jest dosyć taką organizacją, która w miarę często występuje na różnego rodzaju turniejach. Aczkolwiek tutaj mamy fajny złota na pewno, się gdzieś rzuca w oczy, bo jest je po prostu mało i foliowana. Co do Holo. No, nie wiem, może w perspektywie long termowej, jeżeli chcesz czekać, no to, to może gdzieś tam możesz spróbować. Ale jeżeli chcesz to jako mid-terma, ewentualnie short-terma, chociaż nie wiem, kto by chciał short-terma RMR-a, no to, to wtedy myślę, że, 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 że jako long term wtedy jest ok. No i co, to na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. I co, trzymajcie się i cześć.